imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Witam Was, drodzy, na dzisiejszym rozważaniu, które jest na 8 września, drugi czwartek miesiąca wrzesień. Nasz Kościół jako tekst na rozważanie na dzisiaj wybrał fragment ze Starego Testamentu, gdzie w Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, w wersecie 1 czytamy tak. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. A także z Ewangelii Marka z 1 rozdziału, 2 wersety, 12 i 13. Zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez satana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A także modlitwa z Talmudu, gdzie czytamy, każde źdźbło trawy ma swojego anioła, które zachęca go, szepcząc, rozwijaj się. Drodzy, Jezus Chrystus, niestety to trzeba powiedzieć, zawiódł wiele osób. Co mam na myśli? Bardzo wiele osób inaczej sobie wyobrażało mesjaństwo. Nie tylko Jezusa Chrystusa, ale w ogóle sam koncept, jak by wyglądał i co by robił Mesjasz. Bardzo wielu Żydów jeszcze w czasach Jezusa wierzyło, że Mesjasz będzie nowym Dawidem. To jest ktoś, kto wskrzesi państwo Izraela, które będzie potężne i które zawojuje w razie trzeby wszystkich sąsiadów i przepędzi precz wszystkich pogańskich okupantów, czy Babilończyków, czy Greków, czy w czasach Jezusa Rzymian. Jednakże nawet jeszcze tuż przed Jezusem pojawiła się koncepcja, żeby Mesjasz był kimś w rodzaju nowego Aarona, czyli nowego arcykapłana, ktoś, kto na nowo ustanowi kult świątyni. Zaczęto odchodzić od koncepcji tego, że Mesjasz będzie tu na ziemi, przyniesie ziemską sprawiedliwość. Ale drodzy, niestety Jezus z oczywistych względów rozczarował tę pierwszą grupę. Wiele razy czytamy w Ewangeliach, że uciekał przed ludźmi, którzy chcieli go obwołać królem. Kiedy czynił jakieś cuda, bardzo często mówił, że nie mówcie nikomu, że to zrobiłem. Ale nawet ci, którzy wierzyli, że głównym celem Mesjasza będzie ustanowienie na nowo religii Pana Boga, wznowienie kultu, nawet część z nich rozczarowała się Jezusem. Inaczej sobie to po prostu wyobrażali. Niestety Jezus w Ewangeliach bardzo często musiał się spotkać z ludźmi, którzy rozczarowali się Jego działalnością. Pomimo tak wielu cudów, znaków, które czynił, żeby dać świadectwo o sobie jako prawdziwego Syna Bożego, i tak wielu ludzi nie chciało Go słuchać, ponieważ nie spełni ich oczekiwań. Drodzy, jeden z fragmentów wyznaczonych przez nasz Kościół na dzisiejszy dzień, 8 września, powiedział właśnie o tym, jak Jezus był na pustyni. Fragment z Ewangelii Marka jest bardzo krótki, ale w Ewangelii Mateusza, która najbardziej szczegółowo o tym opowiada, są opisane te 3 próby Jezusa, żeby zamienić kamienie w chleb, żeby skoczyć ze świątyni i żeby wszyscy widzieli, że to jest cudotwórca, i żeby paść przed szatanem i oddać mu pokłon i zdobyć władzę polityczną. To są takie te 3 kuszenia, przed którymi stanął Jezus właśnie na samym początku swojej działalności, mesjańskiej działalności, o tym, jak ma wyglądać Jego mesjańska misja. To może zabrzmi nieco kontrowersyjnie to, co teraz powiem dla wielu, ale niestety celem Mesjasza, celem Jezusa nie jest i nigdy nie było spełnianie niczyich oczekiwań. Celem Mesjasza, celem Jezusa było zbawienie ludzkości, przekazanie nowego prawa. Nawet jeśli miałoby to oznaczać, że bardzo wielu ludzi odchodziło od Jezusa, bo gorszyła go Jego nauka, co, jak czytamy w Ewangeliach, bywało, że miało miejsce. Drodzy, Módlmy się do Pana Boga, tak żebyśmy potrafili słuchać to, co On nam mówi. Módlmy się do Pana Boga o to, żebyśmy nigdy nie brali swoich kryteriów, swoich oczekiwań na ocenę Pana Boga. Bo to jest zawsze złudne. Pamiętajmy o tym, że głównym celem Boga jest nasze zbawienie.